Ten film powstał wyłącznie dzięki wsparciu moich patronów. Ogromnie wam za nie dziękuję. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie śmiesznie, lecz strasznie. Pokażę wam największy skam w historii sprzętu gitarowego, czyli tak zwane zestawy z Allegro, gdzie za cenę na przykład 400-500 zł otrzymujecie gitarę, wzmacniacz i masę barachła, które do niczego się nie nadaje, ale o tym zaraz wam opowiem. Zaczynajmy film! Aby nakręcić ten odcinek, specjalnie kupiłem zestaw, którego wartość wynosi 661 zł i zawiera on, tak jak wspomniałem wcześniej, gitary, jest to typowy Stratocaster, wzmacniacz z dwoma kanałami, kabel, pokrowiec, tuner, zestaw strun, dwie kostki i pasek. Chyba tyle. Jeżeli odrobinę znacie się na sprzęcie, to wiecie, że za tyle to można kupić dwa dobrej jakości przetworniki, ewentualnie kiepską gitarę, a nie cały zestaw do grania, choć jak sprzedawca zapewnia, zestaw gitary elektrycznej Geek Kit jest idealny dla początkujących graczy i zapewnia wygodę i prostotę obsługi podczas gry. Duże słowa, jak na to, co zaraz wam pokażę. Zatem zacznijmy sobie od samej gitary. Jeżeli oglądaliście mój materiał o gitarach dla początkujących, tutaj się znajduje, i o wadach, które można znaleźć w instrumentach do 1000 zł, to ta gitara ma je wszystkie i jeszcze więcej. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, klucze mają jałowe obroty, więc strojenie to jest jakiś dramat. Jak chcemy na przykład lekko poluzować strunę, to kręcimy i nic się nie dzieje i czuć na kluczu, że jest totalnie zrypany. Krzywo nabite siodełko. Zobaczcie sobie na te zdjęcia, co tutaj się dzieje. Źle nabite progi, gitara ma problemy z intonacją, czyli na kolejnych progach nie stroi, nawet jeżeli menzurę ustawicie, to po prostu grając kolejne dźwięki, te odchylenia od właściwej częstotliwości będą naprawdę duże. Progi są chropowate, więc jak robicie bendy, to macie wrażenie, jakbyście tarli papierem ściernym. Niektóre progi mają ostre krawędzie, więc można się lekko skaleczyć, albo przynajmniej mieć dyskomfort w trakcie gry. Podstrunica jest wysuszona, mocowanie gryfu z korpusem jest zrobione tak, że po pierwsze gryf jest źle osadzony, jak zobaczycie, to znowu mamy przekręcone struny względem podstrunicy, ale samo gniazdo jest już nadłamane i widać, że jest mała przestrzeń, czyli w ogóle niedopasowany jest gryf do korpusu. Idąc dalej, mamy przetworniki, które działają, to jest ich jedyna zaleta. Mostek, który można zablokować na sztywno, dokręcić do dechy i będzie ok. Potencjometry, które również działają, i przełącznik, który działa, natomiast nawet gałki są założone źle. Ja wiem, że to jest szczegół, że można sobie to poprawić, ale to tylko świadczy o tym, jaką dbałość o szczegóły ktoś włożył, konstruując tą gitarę. Zestaw, który wam prezentuję, jest powystawowy, więc sprzedawca wprost napisał, posiada drobne zarysowanie obudowy, więc tego się nie będę czepiał zupełnie, ale jak zobaczycie sobie na te drobne zarysowania obudowy, to macie wrażenie, że ktoś wziął papier ścierny i zaczął trzeć krawędzie, albo wziął gitarę za gryf i przeszurał ją po jakiejś chropowatej podłodze, bo te drobne zarysowania nie wyglądają jak od klamry, od paska, tylko jakby naprawdę gdzieś ta gitara była ciężko magazynowana. Dobra, jak się na tym gra? Domyślacie się, że tragicznie. Gitara słabo wybrzmiewa, ma problemy z intonacją, ciężko się dociska struny nawet po korekcie napięcia gryfu i takich małych ustawieniach, które zawsze robię do gotowych gitar, które wychodzą powiedzmy z fabryki, to nie ma żadnego komfortu z gry na tej gitarze. Przetworniki szumią, zaraz przejdziemy do samego pieca, bo to jest w ogóle zabawa, ale jeżeli miałbym polecić komuś tą gitarę, to sąsiadowi. Ewentualnie kupiłbym tej klasy instrument swojemu dziecku, jeżeli nie chciałbym, żeby grało dalej na gitarze. Thank you.
teraz uwaga, zanim zaczniecie mnie jechać w komentarzach, że nie nastroiłem gitary do tego testu i specjalnie wam obrzydzam ten instrument, bo na pewno to jest fajna gitara, a ja się czepiam, no to uprzedzam, że nastroiłem bardzo dokładnie, pieczołowicie, ale z wykorzystaniem tunera, który dostajecie razem z gitarą. Jest on tak tolerancyjny na odchylenia częstotliwości, że mógłby spokojnie przemawiać w paradzie równości. Po prostu stroicie gitarę, widzicie E zielone, B zielone, G zielone, wszystko się zgadza, a łapiecie pierwszy akord i jest totalny gruz. I to troszkę wynika z tego, że ten tuner jest niedokładny, ale również z tego, o czym już wspomniałem, że progi są źle nabite i gitara nie ma prawidłowej intonacji. Jak mawia sprzedawca, jest to idealny zestaw dla początkujących graczy, zapewnia wygodę i prostotę obsługi podczas gry. Nie trzeba stroić, bo nawet jak nastroicie, to i tak nie będzie stroić, więc prostota i wygoda przy obsłudze. Idąc dalej, mamy pokrowiec, który prawdopodobnie spowoduje, że w pewnym momencie zgubicie tą gitarę. Wiem, bo kiedyś miałem taki do gitary klasycznej, znajomy miał do gitary elektrycznej i po prostu zrobiła mu się dziura w tym szmatławcu. Więc jeżeli chcecie dbać o swój instrument, to zainwestujcie również w pokrowiec. Tak samo jak statyw jest potrzebny, żeby ta gitara nie spadła wam gdzieś opierając ją o ścianę czy o jakiś element wyposażenia. Tak samo zadbajcie o pokrowiec. Lepiej powoli dokupować sobie kolejne akcesoria, ale kupować je dobrej jakości, bo potem przenosząc taki instrument możecie się ostro zdziwić, kiedy znajdziecie go za sobą, bo na przykład zamek całkowicie puści i gitara sobie wyleci. Kostek, paska i kabla się nie będę czepiał, tylko wspomnę, że ten kabel nadaje się jedynie do zrobienia z niego foot switcha, bo ma taki poziom szumów i tak zbiera wszystkie zakłócenia, że jest to totalna padaka. Zarówno wtyki, jak i przewód pewnie są najtańsze, jakie można w ogóle dostać na rynku. Jeżeli chodzi o struny, no to nie wiem, co tam siedzi w tych strunach, ale już po samym pudełku widać, że nie jest to nic zacnego, bo nawet źle przetłumaczono słowo stop. Zobaczcie. No i teraz creme de la creme dzisiejszej recenzji, czyli wzmacniacz 40-watowy, który pozwala uzyskać zarówno czyste, śpiewne barwy, jak i cięższe przesterowania w klimacie rockowym. Spoko, nie? Posłuchajcie najmocniejszego przesteru, jaki udało mi się uzyskać na tym piecu. Dlaczego tak po tym jadę i się naśmiewam? Bo znowu będą głosy, że o Bazog, ale nie każdego stać na to, żeby kupić sobie PRS-a za 10 tysięcy. No oczywiście, że nie każdego stać. Ja sam zaczynałem na gitarze za 300 zł i skończyłem na niej szkołę muzyczną pierwszego stopnia, więc doskonale wiem, jak to jest zaczynać totalnie od zera ze sprzętem po taniości, ale pamiętajcie, że tanie rzeczy są drogie. Jeżeli kupicie taki zestaw, to w najlepszym wypadku zniechęcicie się do grania, a jeżeli dalej będziecie cisnęli na tej gitarze, to i tak będziecie musieli zostawić to, wyrzucić do kosza i kupić coś, co się nadaje w ogóle do ćwiczeń. Coś, co nie będzie was spowalniać w rozwoju, co nie będzie kulą u nogi przy tym, jak będziecie się uczyć nowych rzeczy. Ta gitara totalnie się nie nadaje dla początkujących. Jest źle ustawiona, źle wykonana, ma wszystkie błędy, które można wymyślić w ogóle w konstrukcji gitary elektrycznej. Wzmacniacz jest beznadziejny, zupełnie inny odbiór byście mieli, jakbyście sobie nawet tani interfejs kupili i pograli na słuchawkach, albo jakieś najtańsze, ale jednak markowe combo gitarowe. Osobiście uważam, że jest to totalny skam i bazowanie na niewiedzy początkujących, stąd też potrzeba nagrania tego filmu. Także jeżeli uważacie, że to co robię jest słuszne, zostawcie koniecznie łapkę w górę, a jeżeli uzbiera się tutaj 661 łapek, taka umowa, to znowu kupię coś podobnego z tego segmentu cenowego. Coś, co uważam, że warto zjechać z góry na dół i również nagram o tym odcinek, dobra? Bo wiem, że wiele osób, które ogląda mój kanał, dopiero co tutaj weszło, jest początkująca i wrażliwa na nacięcie się na tego typu oferty, które totalnie się do niczego nie nadają. Pierwotnie myślałem, że kupię taki zestaw, okaże się, że jest całkiem przyzwoity i rozdam wam widzom, ale nie będę robił takich rzeczy, bo
bo dałbym go komuś tylko wtedy, gdybym chciał go zniechęcić do grania na gitarze. Nie będę wam podawał linku do aukcji, nie chcę działać na szkodę kogoś konkretnego, kto sprzedaje, bo myślę, że te osoby, które handlują tymi zestawami, nawet nie mają pojęcia, co sprzedają, ale was uczulam. Nie wierzcie w gitary z Lidla, w gitary z Biedronki, czy właśnie gitary z Allegro, które w cenie słabej gitary oferują gitarę, wzmacniacz i wszystko inne. To jest totalny szrot, nie nadaje się do niczego, nie idźcie tą drogą. Po to dla was to zrecenzowałem i babrałem się w kupie, żebyście wy nie musieli. Uwaga, próbki, które nie są nagrane na wzmacniaczu, były nagrywane na moim sprzęcie za sporą kasę, więc nawet tania gitara brzmi całkiem przyzwoicie, więc nie dajcie się zwieść, ona się do niczego nie nadaje, mimo tego, że nawet na próbkach zagadała nie najgorzej. To tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!